radzili. Zobaczmy, to 16 minuta i pierwsza bramka. Strzelał Hałaśkiewicz, zawodnik, który wrócił właściwie do Łodzi ze Śląska Wrocław. W drugiej połowie spotkania udanym strzałem popisał się Miążkiewicz. Młody zawodnik kupiony z Gwardii Warszawa, 2-0 dla Widzewa. Ponownie Miążkiewicz z rzutu wolnego i dobitka Piotra Szarpaka. 3-0, to była 60. minuta. Teraz sytuacja z 73. minuty, kolejny nabytek Widzewa. Kosowski pada na polu karnym i Władysław Dąbrowski, sędzia z Warszawy, były zawodnik łódzkiego klubu, zresztą dyktuje rzut karny. Leszek Iwanicki i 4-0. I wreszcie w ostatniej minucie spotkania ponownie Hałaśkiewicz wpisuje się na listę strzelców, ustalając wynik na 5-0 dla Widzewa. Widzew po tym meczu objął przodownictwo w tabeli pierwszej ligi.